Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Rozmawiamy dzisiaj o kampanii wyborczej, prezydenckiej kampanii wyborczej, która wkrótce się po ogłoszeniu przez panią marszałek Elżbietę Witek terminu wyborów, a prawdopodobnie będzie to 10 albo 17 dzień maja, rozpocznie tak naprawdę, ale nieformalnie już trwa od dłuższego czasu. Niektórzy mówią, że zaczyna się dzień po wyborze prezydenta, więc można powiedzieć, że Andrzej Duda swoją kampanię prowadzi już od 5 lat. Ale zanim porozmawiamy o tym, kto atakuje Andrzeja Dudę już teraz, bo podejrzewam, że te ataki się nasilą trochę w późniejszym czasie, kiedy już ta kampania na dobre ruszy, to jeszcze wróćmy do kandydatów, bo mamy kandydatkę największej grupy opozycyjnej, czyli partii opozycyjnej parlamentarnej, czyli Koalicji Obywatelskiej, ugrupowania, trudno powiedzieć, że to jest partia, bo składa się z kilku członów, czyli panią Małgorzatę Kidawę-Błońską, która jeszcze, pomimo iż formalnie 14 grudnia została wyznaczona, wygrała prawybory z prezydentem Poznania, właściwie nie rozpoczęła swojej kampanii. Mówi się, że Grzegorz Schetyna blokuje Kidawie pieniądze, dzisiejszy Wprost o tym pisze, i że właściwie dopóki się nie dokona wyboru szefa PO, to nie będzie wiadomo, jak ta kampania będzie przebiegała i w jakim stopniu będzie finansowana. No i jak gorąco będzie wspierana, bo wiemy, że wszyscy czekają na to, kto będzie stał na czele. Czy człowiek Schetyny, czy przeciwnik Schetyny, bo od tego będzie zależała temperatura poparcia dla pani Kidawy-Błońskiej w moim przekonaniu. Ja myślę sobie, że Schetyna nie wierzy w sukces pani Błońskiej, natomiast traktuje te wybory i kandydatury jako instrument. Instrument dla użytku wewnętrznego, oczywiście, wewnątrzpartyjnego. I dlatego dopóty nie będzie rozstrzygnięty układ sił wewnątrz partii, dopóty pani Kidawa nie będzie wychodziła na ulicę. No dobrze, mamy Kidawę-Błońską, która jest, jak to mówią jej zwolennicy, kimś zupełnie innym niż politycy. Ona nie chce dzielić, ona chce łączyć, chce mieć, ktoś powiedział, że jest jedynym politykiem, który ma szansę na rozszerzenie swojego elektoratu, także o tych, którzy nie sprzyjają ugrupowaniu, które ją wysunęło na to stanowisko. Mamy Władysława Kosiniaka-Kamysza, który schował się za Koalicją Polską jako dawny PSL. I właściwie teraz jest takim, no, człowiekiem, który jeszcze bardziej niż Kidawa-Błońska chce być prezydentem wszystkich Polaków, wszystkich łączyć i dla dobra wszystkich działać. Mamy Szymona Hołownię, zadziwiająca zupełnie kandydatura, która praktycznie, trudno mi się zorientować, do jakiego targetu ona jest skierowana, bo kreuje się Szymon Hołownia jako katolik, osoba wierząca, ale z drugiej strony, no, takie wypowiedzi mówiące o sądzie ostatecznym, czy chęć zdjęcia krzyży ze wszystkich urzędów publicznych, niechęć do udziału w jakichkolwiek uroczystościach religijnych, kiedy zostanie prezydentem. No i taka pewna nieznajomość tego, co prezydent mówi, bo ostatnio w Sosnowcu, powiedział, że no, parlament może przyjąć uchwałę, ale jak on nie podpisze, to ta uchwała nie wejdzie w życie. No więc już na tym poziomie walki o pewną funkcję polityczną należy rozróżniać uchwałę i ustawy. Pamiętajmy również jego wypowiedzi trochę takie niejednoznaczne odnośnie związków partnerskich, małżeństw homoseksualnych, in vitro czy aborcji. Jest to niesłychane, bo przecież to ma być niby taki liberalny, neokatolik związany, powiedzmy, z tym środowiskiem Tygodnika Powszechnego, a właściwie, no, można powiedzieć, że głosi tezy niezgodne z nauką Kościoła. To w ogóle jest pomieszanie jedno wielkie, co osłabia jego wizerunek jako poważnego człowieka. Już jest osłabiony trochę, bo jest takim celebrytą, właściwie showmanem, prawda, który podskakiwał śmiesznie z wysokim kolegą w prywatnej telewizji i nagle chce układać życie Polakom, prawda, a nie zna się na gospodarce, bo był tak naprawdę trochę humanistą, który pisał na przykład o Kościele jakieś swoje teksty, w dodatku jeszcze takie dziennik publicystyczne, prawda, a nie jakieś poważne. Więc to jest bardzo sprawa już trudna dla Hołowni. Natomiast ale pamiętajmy, Jakuże, a komu on, do jakiego elektoratu jest ta kandydatura sformatowana, bo wiemy, no, Małgorzata Kidawa-Błońska chce odebrać głosy Andrzejowi Dudzie, Władysław Kosiniak również.
Właściwie jedyny Robert Biedroń ma jasny, ideowo, powiedziałabym, gospodarczy program, który jest no, bardzo wyrazisty. Natomiast no, ja tak się zastanawiam, do jakiego wyborcy ma dotrzeć Szymon Hołownia? Do kogo jest adresowany jego przekaz? Skrzydło Platformy Obywatelskiej ma być lepszą Kidawą Błońską, właśnie taką ciekawszą i bardziej atrakcyjną. Natomiast moim zdaniem jest to pomysł poroniony, wydał już 200 tysięcy niby swoich pieniędzy. Uważam, że stracił te pieniądze. Pamiętajmy, że trzeba w ogóle mieć dużo pieniędzy, żeby wygrać wybory. No między, tak jak w przypadku ostatnich wyborów, wydał prezydent Komorowski 18 milionów 900 tysięcy prawie, a w przypadku prezydenta Dudy było to 13 milionów, tam 600 tysięcy. Jak nie ma się tak dużych pieniędzy, to od razu skazani jesteśmy... A ma je partia na funduszu wyborczym. Dokładnie zdatków, tak. I osób ja bym nie doceniał pani Kidawy Błońskiej, dlatego że ona, wszyscy wiedzą, jakie są jej słabe strony, że niedużo wie, że nie umie przemawiać, ale jak gdyby my to już wszystko wiemy. Wyborcy czasami utożsamiają się ze słabościami swoich polityków, tak jak z Trumpem. Był taki, siaki, prawda, kogoś nawet może molestował, czy źle się zachowywał, ale ludzie często mówią, prawda, a on trochę taki, no taki, takie wady ma jak ja, prawda, utożsamiają się. Więc ona nie jest idealnym kandydatem, ale głosowanie na nią będzie głosowaniem anty-PiS, to znaczy przeciwko PiS-owi. I tutaj nie musi odgrywać już rolę to, że nie lubimy jej, albo się myli, albo nie ma nic do powiedzenia, albo na niczym się nie zna. Tu będzie głosowanie przeciwko PiS-owi. Ale to w drugiej turze, jeżeli dojdzie do niej. W drugiej turze, tak, a ponieważ będzie to plebiscyt, prawda, właśnie w ten sposób rozumiany, a rzeczywiście w ostatnich wyborach o milion głosów więcej zdobyła Zjednoczona, jakbyśmy połączyli wszystko, opozycja, tu może być zagrożenie dla prezydenta Andrzeja Dudy, dlatego musi ciężko pracować, żeby na przykład w pierwszej turze rozstrzygnąć merytoryczną debatę. Wróćmy jeszcze na chwilotkę, zanim porozmawiamy o tych atakach, bo one już tak jakby się troszeczkę zaczęły na prezydenta urzędującego. Jeszcze chciałam przytoczyć wypowiedź Leszka Millera, który zdziwiony jest tym, że Włodzimierz Czarzasty i zarząd SLD rekomendował Roberta Biedronia. Uważa, że powinna dokonać tego konwencja wyborcza, że byli inni kandydaci, że wszystko właściwie się rozstrzygnie 19 stycznia. Więc może to milczenie Roberta Biedronia teraz w mediach bierze się stąd, że jeszcze właściwie nie wiadomo, czy to Robert Biedroń będzie. Ale zacznijmy może od dzisiejszej wypowiedzi Sławomira Neumanna, który w RMF FM pytany o to, czy zostanie zawarty pakt o nieagresji między kandydatami opozycyjnymi, którzy będą startowali przeciwko Andrzejowi Dudzie. Pytanie, czy nie będą się nawzajem zwalczali, a główne swoje siły nie wykorzystają, żeby najgroźniejszego kandydata pokonać. Proszę posłuchać, co Sławomir Neumann powiedział redaktorowi Mazurkowi. Mam nadzieję, że to będzie przynajmniej taka sytuacja, że kandydaci przed tą pierwszą turą nie będą siebie atakować w sposób jakiś, powiedziałbym, ponadnormatywny. Dzisiaj, zastanawiam się właśnie, co jest normatywne. Konkurencja jest konkurencją naturalną. Tutaj nie ma się co oszukiwać, przecież nikt nie będzie się głaskał nawzajem. Natomiast istotą jest to, żeby pamiętać, że przeciwnikiem i dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, to oczywiste, ale też dla Władysława Kośniaka-Kamysza, dla Roberta Biedronia, przeciwnikiem, czy nawet na Szymona Hołowni, jest Andrzej Duda i jego typ prezydentury, którą prowadzi. Oni wszyscy przeciwko temu protestują. No właśnie, więc można założyć, że nie będą się nawzajem atakowali, będą atakowali Andrzeja, ale Dudę. Ale okazuje się, że nie tylko ze strony kontrkandydatów taki atak może przyjść. Otóż w czasie protestu sędziów, tego marszu stu tuk, w Gorzowie Wielkopolskim na zgromadzeniu przed sądem taki apel jeden z sędziów wygłosił do osób, które tam się zebrały. I zbliża się przed nami kolejny egzamin. Wybory prezydenckie, szanowni państwo. Wybory prezydenckie. Od tego zależy pewnie los na najbliższe parę lat naszego kraju. I oczywiście wiemy, na kogo mamy nie głosować. Dla mnie obecny prezydent nie jest prezydentem. Jest to osoba, która słucha podszeptów, która jest marionetką w rękach jednego człowieka, który nie pełni żadnej funkcji państwowej. Tak nie może być, tak nie powinno być. Powinniśmy
Szanowni Państwo, do tych wyborów pójść, absolutnie pójść i namawiać i głosować, wszystkich by nie głosować na obecnego prezydenta. To jest gwarantem tego, że nic się w naszym kraju nie zmieni, a będzie coraz gorzej, jeżeli chodzi o ustrój, jeżeli chodzi o konstytucję, jeżeli chodzi o demokrację. Szanowni Państwo, dlatego też wzywam, apeluję, proszę, chyba tego nie muszę mówić, byśmy poszli do wyborów prezydenckich, nie głosowali na Andrzeja Dudę, głosowali na kandydata, który nam zapewni powrót do normalności. Jeżeli mówimy dzisiaj o tych potencjalnych atakach na Andrzeja Duda, to chyba reforma sądownictwa będzie jednym z takich pól, na których rozegra się batalia. Już teraz te podchody, które mają miejsce w stosunku do prezydenta, różnego rodzaju apele o to, żeby zawetował w momencie, kiedy jeszcze ustawa nie jest uchwalona, nie będzie nie wiadomo jakiego kształtu, jaki kształt przybierze. Ta bardzo wysoka aktywność za granicę, oczywiście inspirowana przez polskich polityków, to wszystko stawia Andrzeja Dudę w trudnej sytuacji, bo z drugiej strony elektorat PiS-owski jest bardzo zdeterminowany i bardzo zawiedziony tym, że zapowiadana już w 2015 roku reforma sądów tak się ślimaczy i właściwie normalny człowiek, który ma do czynienia z sądami, w ogóle jej skutków nie odczuwa. Ja myślę tak, że z panem Neumannem się nie zgadzam. Dlaczego? To jest jego życzenie i życzenie Platformy, żeby wygrać z PiS-em. Ale inne kandydatury, inni kandydaci innych partii mają inne zadanie w pierwszej turze tych wyborów, mianowicie podnieść notowania swoich partii. Kosztem innych. Oczywiście w drugiej turze to wtedy jest inny problem, ale w pierwszej turze może dojść na tym tle właśnie, bo teraz partie w tej pierwszej turze będą ze sobą konkurowały o podniesienie swoich notowań, może dojść do takich, no powiedzmy, zaskakujących pojedynków. Dlatego, że no, co innego będzie myślał jednak Kosiniak-Kamysz, a co innego pan Biedroń, którym zadanie podniesienie notowań lewicy będzie przede wszystkim w pierwszej turze. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli popatrzymy na pana Hołownię, o której mówiliśmy poprzednio, to jest kandydat marketingowy. To znaczy pytanie o to, gdzie on ma swoich wyborców. On ich wykreuje, marketing ich wykreuje. I jeżeli popatrzymy na pana Zeleńskiego i zadamy sobie pytanie, skąd pieniądze będą, to się znajdą. Te pieniądze i te mechanizmy są wypracowane, w moim przekonaniu. Te pieniądze się znajdą, nie martwmy się o to. I będzie to czysta kreacja, budowana na czym? Na niechęci do klasy politycznej. Bo pan Hołownia, w moim przekonaniu, i to będzie ta pierwsza tura, będzie próbował stworzyć własny elektorat wynikający z ludzi zawiedzionych wobec partii politycznych nade wszystko. Czyli także i Platformy, także trudno powiedzieć, że co tam będzie podpowiadał pan Tusk, gdzie się szykuje prawdopodobnie także do współpracy. Ale dzisiaj mamy tak, największy znak zapytania, komu odbierze głosy Hołownia. W pierwszej turze, rzecz jasna, czy w drugiej turze będzie możliwość oddania tych głosów? Bo jeżeli się parę rzeczy powie w pierwszej turze, to oddanie potem i pójście na jednolitą kandydaturę może być w oczach społeczeństwa, oczywiście wyborców. Ale to jest kolejny antysystemowy kandydat, tak zwany antysystemowy. Zadziwiające jest, że o ile poprzedni antysystemowi kandydaci byli kreowani w wyborach parlamentarnych, to jest Palikot, Kukiz, Petru, tym razem takiego mechanizmu nie zastosowano. Nie postarano się stworzyć jakiejś partyjki, która by w tych wyborach w październiku wystartowała i na jej podstawie, jeżeli by weszła do parlamentu, kreować lidera, który mógłby zawalczyć o prezydenturę, więc to jest zadziwiająca sprawa, ale zobaczmy ostatnie badania, które zostały wykonane przez pracownię Estymator, to są z niedzieli wyniki, sondaż zrobiony dla Onetu prezydencki i tam wynika z niego, że 47,7% badanych będzie głosowało na obecnego prezydenta, 22,7% Małgorzata Kidawa-Błońska, 9% Władysław Kosiniak-Kamysz, Biedroń 8,8%, Szymon Hołownia 6,9%, Krzysztof Bosak, bo jego wstawiono jako potencjalnego, najbardziej prawdopodobnego kandydata Konfederacji, 4,3%. Ale już mówiliśmy o tym, że te wyniki w przypadku poprzednich wyborów prezydenckich, gdzie urzędujący prezydent miał znacznie wyższe notowania, no okazały się przy urnach wyborczych czystą, powiedziałabym, bajką. Nic się takiego nie stało, żeby się one sprawdziły. Wręcz przeciwnie, to było duże zaskoczenie, to co się odbyło.
No i jest pytanie, na ile sondaże w tym przypadku rzeczywiście oddają to poparcie? Jest taki sondaż też zrobiony dla Rzeczpospolitej o szansach Biedronia. 7,4% wierzy w to, że może, przepraszam, te wybory wygrać. Czy sondaże będą też elementem jakiejś takiej, może nie tyle ataku na prezydenta, ale wywierania wpływu na opinię publiczną? W moim przekonaniu, po jednym zdaniu, panowie, bo trzecia część przed nami, za chwilę. Autentyczne, znaczy prawdziwe te sondaże. Hołownia jest wynikiem złej kalkulacji. On taką chce być męską Gretą Thunberg, prawda, ekologizm, czyli odbierze PO, potem do PO wróci do Kidawy-Błońskiej ten cały głos. Natomiast bym ostrożny był w porównywaniu z Ukrainą, że tam był też aktor, tu też aktor, bo nie mamy i wojny, prawda, z Rosją, jesteśmy w Unii, mamy ustabilizowaną scenę polityczną. Skorumpowanych oligarchów nie mamy. Nie mamy skorumpowanych, jesteśmy bardziej dojrzali, prawda. Prawda, że to się nie powtórzy już, że showmana znikąd weźmiemy, jeźdźca znikąd, prawda? A jeśli chodzi o to tych zagospodarowanie niezadowolonych, moim zdaniem nie ma tak dużo niezadowolonych. Nie jestem pewien, czy uda się tymi togami i niedziałaniem sądów ludzi jednak tak zwerbować, żeby głosowali. Za chwileczkę, proszę państwa, za parę minut wrócimy do tematu i porozmawiamy o tym, pospekulujemy trochę, czy w tej kampanii prezydenckiej będą jakieś brudne chwyty, a jeżeli tak, to czego one będą dotyczyły, jakie narzędzia się wyciągnie, żeby zdyskredytować kontrkandydatów w tej kampanii. Wrócimy do państwa za parę minut.